Podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w Austrii i Estonii. Żeby nie stracić blisko 300 milionów unijnej dotacji, Polska musi wprowadzić e-dowody do 2019 roku. Synoptycy ostrzegają przed zmienną, miejscami niebezpieczną pogodą w ciągu najbliższej doby. Groźne burze pojawią się po południu na południowym zachodzie Polski, później przesuną się nad zachodnią, centralną i północną część kraju, informuje Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Układ frontów ośmiotniczają wkroczy od południowo-zachodnią Polskę już dzisiaj po południu. Będzie przemieszczał się przez Polskę na północ, te burze będą przepływać w nocy w zachodniej i centralnej Polsce, a jutro głównie na wschodzie i południu kraju. Synoptyk ostrzega, że nawałnice przyniosą obfite ulewy i silne porywy wiatru, ale weekend zapowiada się pogodny, choć nieco chłodniejszy. Polacy optymistami, ponad połowa uważa, że nasza reprezentacja wyjdzie z grupy eliminacyjnej Mistrzostw Europy. Tak sądzi 55% zapytanych przez TEPOS. Garstka, bo tylko 6% wierzy, że biało-czerwoni dojdą do finału, a według 3% zostaną mistrzami Europy. Najwięcej, bo 26% pytanych typuje na zwycięzców Niemcy, 13% stawia na Hiszpanię, a 9% na Francję. Dzisiaj drugi sprawdzian naszych na Euro 2016. Mecz z Niemcami o godzinie 21. Sękacze, barszcze, pierogi na stołach zamku w Liwie. Już w ten weekend wielka uczta podczas trzeciego międzynarodowego turnieju smaków. Będzie można popróbować regionalnych produktów wschodniego Mazowsza, Podlasia, a także Wileńszczyzny. O idei opowiada koordynatorka Katarzyna Sobieska. Wielki Gościniec Litewski to jest szlak wielokulturowy. To jest szlak, który łączył różne narody, religie, różnych ludzi. Na naszym turnieju będziemy mieli kuchnię i podlaską, mazowiecką i będziemy też mieli wystawców właśnie z Wilna, a także kuchnię tatarską, bo Tatarzy właśnie tutaj na wschodzie też zamieszkiwali. Międzynarodowy turniej smaków potrwa 2 dni. W sobotę na odwiedzających zamek w Liwie czekają konkursy kulinarne, warsztaty, koncerty, a w niedzielę wspólne śniadanie nad Liwcem i pokaz pieczenia synkacza. Wstęp na to wszystko jest wolny. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Think Budziowa, oferujący mieszkania na Mokotowie, Doli i Pradze Południe. Tak jak słyszeliśmy w wiadomościach RDC, w prognozie pogody także dla Mazowsza są burze. Ale w tej chwili jeszcze pogodnie, słonecznie i ciepło w Warszawie. 25 stopni pokazują nam nasze radiowe termometry. Na barometrach nadal niewiele ciśnienie wynosi, tylko 993 hektopaskały. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Think Budziowa, oferujący mieszkania na Mokotowie, Woli i Pradze Południe. Parę minut po godzinie 16 czas na wiadomości kulturalne w RDC, które przygotowała i przedstawi Dagmara Kowalska. Symfonia Warszawia swojemu miastu. Kto jeszcze nie był, niech zajrzy w weekend na festiwal, bo to jego zakończenie. W piątek w naszym studio na placu Dagmar zespół instrumentów dętych orkiestry zabierze publiczność na pogranicze muzyki klasycznej i rozrywki, obiecuje dyrektor orkiestry Janusz Marynowski. To jest festiwal zainicjowany 16 lat temu przez ówczesnego dyrektora, legendarnego dyrektora pana Franciszka Wyglęczyka. My staramy się kontynuować ideę przybliżania muzyki klasycznej, w pewnym sensie przyjeżdżania z tą muzyką w te wszystkie miejsca, które normalnie nie odbywają się koncertów muzyki klasycznej. Muzycy zagrają m.in. Gorata i Naobila, utwór znany z filmu Rocky. 16. Festiwal Symfonia Warszawa swojemu miastu zakończy się w weekend na warszawskiej Pradze. W sobotę orkiestra zaprezentuje muzykę hiszpańską, a w niedzielę arię i operację zapowiada dyrektor Marynowski. Myślę, że panowie są z odległych stron tej samej galaktyki muzycznej, ale jednak spotkają się na wspólnej scenie i między innymi wykonają razem lepszy nawiązek na Rapsodię. Kiedyś już mieliśmy szansę grać z Leszkiem Narzędziem do Rapsodii. Było to tak niezwykłe wydarzenie, przeżycie, które ponownie zaprosili do wspólnej do tego utworu. Ten koncert będzie uzupełniony utworami kompozytorów amerykańskich. Festiwal Symfonia Warszawia swojego miasta powstał w 2001 roku i jego ideą jest prezentacja szerokiej publiczności wielkich dzieł literatury muzycznej w wykonaniu orkiestry symfonicznej Symfonii Warszawy oraz zaproszonych solistów i dyrygentów.
a to wszystko odbyło się w cyklach i bezpłatnych klasach. Teatrze przyrzecza premiera na koniec miesiąca, 28 czerwca, czyli w ostatnich 4 miesiąca o 19.30 w Teatrze Przyrzecza, Kino Tęcza, polska premiera spektaklu Szczekające psy w reżyserii Macieja Ryszta. To portret wielkomiejskich karierowiczów umiejscowiony w latach 90. w Londynie. Niczym niestety nie odbiega od dzisiejszego kraju Radzie Warszawy. Akcja rozgrywa się w mieszkaniu Alex, 30-letni bizneswoman, która próbuje rozwiązać sprawy mieszkaniowe ze swoim byłym partnerem. Emocjonalna przemoc, którą bohaterowie zaczynają wobec siebie stosować, eskaluje. Autor bierze pod lupę relację romantyczną, siostrzaną, przyjacielską, doprowadzając swoich bohaterów do wściekłości na miarę tytułowych psów. To jedno z nielicznych miejsc w Warszawie, z którym znajdziemy coś bałatonicznego oka. O 19 w Mazowieckim Instytucie Kultury wieczór z Teatrem Tańca i Ruchu w Mufniu oraz kolektywem improwizacji. Skupiającym wspólnie improwizujących tancerzy, performerów oraz muzyków. W ramach wieczoru będą prezentowane prace grup, które od stycznia regularnie spotykają się w Mazowieckim Instytucie Kultury. Czerwcowa odsłona sceny Margi 25 czerwca w Serebrze. Widzowie zobaczą tam spektakl Kochanie na kredyt w reżyserii Anatoli Waszenki. Na scenie m.in. Małgorzata Pieczyńska, Agnieszka Kaczorowska, Przemysław Sadowski, Filip Kłopek i Tomasz Hodnik. Podwójne zaproszenie na ten spektakl u mnie można zdobyć pod adresem kultura@rbc.pl. Kultura, aktywność, joga. Teraz zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Jogi. W tym roku piknik rodzinny odbędzie się na Polu Mokotowskim pod hasłem Joga dla zdrowia. Tym wydarzeniem Polska dołącza do grona 20 krajów na świecie obchodzących ten dzień. Będą sesje jogi, po 17 koncert Natalii i Pauliny Przybysz, potem pokazy studiów jogi oraz tańca indyjskiego. Będą także spotkania z czytelnikami. Zapraszają autorzy Katarzyna Błażejewska, autorka książek z cyklu Koktajle Pytania Zdrowia i Nowy, także Monika Rozowska, aktorka i autorka książki Słodkie i Zdrowe. Karolina i Maciej Oszaciłowie, to autorzy książek i autorskich warsztatów kulinarnych. Jest i pracuj nad swoim zdrowiem i dobrze. Tyle wiadomości kulturalnych na dzisiaj. Zapraszam na kolejne dużo po godzinie 10. Pan jest nam. My możemy wysłać kompanię, gdzie możemy pomagać w patrolowaniu przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Nie jest tak, że w całym sojuszu północnoatlantyckim, wspólnocie demokratycznych państw można sobie wybierać, którymi zagrożeniami się będziemy zajmować, a wy nam jak gdyby pomagajcie, zabezpieczajcie od tych zagrożeń, które są dla nas ważniejsze, a radźcie sobie sami w innych obszarach. Niestety to jest tak, że sojusz istnieje po to, aby zapewnić pokój wszystkim społeczeństwom i musi podejmować działania solidarne. My nie jesteśmy w stanie zaangażować się w Iraku w sposób porównywalny, w jakim się będą angażować Francuzi, Niemcy, Amerykanie, ale musimy uwzględniać tę wrażliwość sojuszników i to, że będziemy pomagać w szkoleniu sił specjalnych, sił irackich, bo to jest moim zdaniem minimum, co możemy zrobić. Robiliśmy to w Afganistanie, robiliśmy to w Iraku, mamy do tego odpowiedni personel, jest on, ten rodzaj kompetencji jest doceniany przez sojuszników, więc gdybyśmy tego nie zrobili, pojawiłoby się pytanie, a nawet tego nie chcecie robić? Ja się zgodzić, tylko ale to wydaje mi się coś, co należy podkreślić. Amerykanie też są tam po to, żeby wspierać, a zginęło już kilku żołnierzy w walkach. Proszę się mówić o szkoleniowych, doradczych albo wsparciu. A drugie, nie wiem, jak się pan do tego odniesie, ale byliśmy już w Iraku, a potem szybko o tym zapominamy, jeżeli chodzi o pomyślne konsekwencje. I Irak zdestabilizowany, ludzie uciekają z Iraku przez morze, przybijają się jak migranci uchodźcy. Nagle ja słyszę również ze strony tutaj Polski, ale przecież my nie mamy z tym nic wspólnego. My nie mamy żadnej odpowiedzialności za to. Nikt nie może nam niczego To jest tak, demokracje popełniają błędy i wspólnota
państw demokratycznych również takie błędy popełnia. Niestety jest tak, że konsekwencje tych popełnionych błędów nie spadają tylko na jednego czy dwóch sojuszników, spadają na cały sojusz. Problem polega na tym, że odpowiedzialność ponosimy wspólnie. I nie jest tak, że obawy społeczeństw francuskiego czy belgijskiego można wyseparować z tego, czym się sojusz powinien zajmować. Niestety tak, nie jest tak, że musimy się bronić wspólnie. Właśnie dlatego, że żadne z państw z osobna nie jest sobie w stanie poradzić z każdym typem zagrożeń osobno i na własną rękę. Po to jest stworzony sojusz, który Lord Eastman, pierwszy sekretarz sojuszu, sekretarz generalny sojuszu, powtarzał, że NATO is about peace by collective security. NATO jest instytucją odpowiedzialną za zapewnienie pokoju, ale poprzez wspólne działania, wspólne zapewnienie bezpieczeństwa, wspólne odpowiedzialność. Oczywiście, że tak, także kosztów. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to kosztuje, ale jeżeli postawimy na szali koszt utrzymania pokoju i koszt zakończenia wojny, to jednak na tej skali lepiej inwestować w pokój niż ryzykować wojny. Dokładam do tych kosztów i konsekwencji również ludzi uciekających z Iraku na przykład, zastabilizowanego od ponad dekady i przyjeżdżających do Unii. To też jest efekt. Minister Waszczykowski kilka tygodni temu, odpowiadając na pytanie o polskie podejście do tych zagrożeń, słusznie zwrócił uwagę, że zagrożenie płynące ze strony Rosji ma charakter egzystencjalny dla państw. Znaczy, natomiast zagrożenie płynące z południa jest również poważne, ale różnego charakteru. Otóż pewna Rosja jest zdolna, ponieważ jest to państwo posiadające broń nuklearną, jest zdolna do unicestwienia nie tylko państwa, wymazania państw z mapy Europy, wiemy, że to dokonywała przyszłość. Ona jest zdolna do unicestwienia ludzkości w ogóle ze względu na posiadanie swojego potencjału jądrowego. To jednak zagrożenie płynące z południa wprawdzie nie ma takiego charakteru, nie może, a państwo islamskie nie może unicestwić państw, wymazać ich z Europy, nie posiada broni jądrowej, ale może je skutecznie zdestabilizować, może doprowadzić do opalenia rządu, może doprowadzić do wybuchu nastrojów takich, które rozsadzą wspólnotę. Więc nie możemy powiedzieć, że to nas nie interesuje. Musimy kontrybuować do wspólnego bezpieczeństwa i taka jest rola polskiego zaangażowania również w Iraku. A propos destabilizacji, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk twierdzi, że trudno być optymistą w obliczu sondaży przed przyszłotygodniową referendum na temat przyszłości. To tak krótko jeszcze przed informacją zapytam Dana, a pan jest optymistą i czy optymista, rozumiem, miałem nadzieję, że nie dojdzie do Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem nie ma w Polsce poważnych ani analityków, ani poważnych sił politycznych, które upatrywałyby jakąkolwiek szansę dla Polski w rozbiciu, czyli w wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Niestety takiego scenariusza nie można wykluczyć. Sondaże są, bym powiedział, bardzo złudne, ponieważ też nie wiadomo ilu, czy prowadzone są na podstawie wśród tych osób, które się zarejestrowały do głosowania i zamierzają uczestniczyć, czy w ogóle są prowadzone wśród wszystkich respondentów. Do końca nie będziemy pewni rezultatu. Jest jedna ważna uwaga. Niezależnie, co będzie wynik tego referendum. Będzie to wynik bliski, czyli ani Wielka Brytania nie opowie się w pełni za pozostaniem w Unii, nawet jeżeli to będzie tam 51-49, ani też nie opowie się prawdopodobnie w pełni za wyjściem, gdyby wynik będzie odwrotny. Więc na to musimy, to będzie miało również wpływ na to, jak Unia będzie funkcjonować w przyszłości. Słowami pański dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest państwa i mojego. Analizujemy, sprawdzamy, zapoczątkujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.
niedziel po gospodarce od poniedziałku do piątku od 12:40. Ale chodzi o to, żeby przez ten czas, kiedy zbliżamy się do tych wielkich wydarzeń międzynarodowych, kiedy ważna jest też kwestia wizerunku naszego kraju na zewnątrz, ale również bezpieczeństwa zewnętrznego, zachować tą wstrzemięźliwość na scenie politycznej. Wierzę w to, że ważni politycy, bo tylko ważni politycy spotkają się dzisiaj. 50 cali, nano krystal, Ultra HD Samsung za 3290. Smart TV 40 cali, Samsung za 1350. Smart TV Card 48 cali, TV za 1790. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Kefer zawiera aż 5 substancji aktywnych i dwie polegujące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Kefer będzie właściwym rozwiązaniem. Kefer grzybicy nie przepuści. Wyścig trwa 24 godziny, ale ty masz więcej czasu, aby poczuć pełnię sportowych emocji, które napędzają Audi A4 w wersji S-Line Selection. Dostępne trafią od 1424 zł netto miesięcznie. Tylko teraz, z 5% opłatą wstępną i bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od zewnątrz. Zastosuj suplement diety Labotec Ton. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Ton. Dostępny w aptekach. Jest jak tlen. Otaczaj się nią i dawkuj ją bez ograniczeń. Kultura w ekstremalnej dawce we Wrocławiu. W ramach Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016. Już 19 czerwca Europejska Noc Literatury i Literacki Spacer po Wielkiej Wyspie z plenerowym czytaniem prozy przez Jandę Sztura figurę Więckiewicza. 18 czerwca na Stadionie Miejskim. Hiszpańska Noc z Carmen i Operą Wrocławską. Teraz wraz z Wrocławiem wspólną przestrzeń kultury tworzy miasto Szczecin. Szczegóły na www.wrocław2016.pl. Wyścig Le Mans to ekstremalny test i arena sukcesów Audi. Wyścig trwa 24 godziny, ale ty masz więcej czasu, aby poczuć pełnię sportowych emocji, które napędzają Audi A4 w wersji S-Line Selection. Dostępne trafią od 1424 zł netto miesięcznie. Tylko teraz z 5% opłatą wstępną i bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Dealer Audi Rowiński Weidemajer, ulica Łukasza Drewny 24, Warszawa Powsin. Audi. Przewaga dzięki technice. Cztery kąty mają już 25 lat. Z tej okazji mamy dla was prezent oraz super konkurs z cennymi nagrodami. W numerze ponadto zawsze modne drewniane podłogi, parkiety, panele, deski. Kawalerka po remoncie. Niewielka, a jednak przestronna. Jak urządzić dom przyjazny dzieciom? Cztery kąty już w sprzedaży. Nie przegap, nagrody czekają. Jeszcze niedawno, gdy Franka ugryzł komar, mały urys wszystko rozdratował. A podczas zabawy w piasku łatwo o zakażenie. Teraz od razu przyklejam mu plasterek Enfil ukąszenie. Plasterek Enfil dokładnie zakrywa miejsce ukąszenia, chroniąc je przed drapaniem i zakażeniem. A także błyskawicznie łagodzi pieczenie i swędzenie. Franek może się spokojnie bawić, a ja nie martwię się, że dojdzie do podrażnienia. Enfil naprawdę szybki na ukąszenie. A dla popalonej skóry Enfil okażenie. Tylko teraz ograniczona liczba samochodów w wyjątkowej ofercie i z pakietem ubezpieczeń w cenie. Sprawdź w najbliższym salonie Citroena lub na Citroen.pl. Citroen. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Projekty apelują, żeby przystawić się protekcjonizmowi, któremu sprzyjają zapisy o płacie minimalnym. Informacje Tok FM. 16:20. Adam Ozga. Zapraszam. Brytyjska posłanka partii pracy Jo Cox została postrzelona podczas spotkania z wyborcami w miejscowości Belstar w pobliżu Leeds. W stanie krytycznym trafiła do szpitala. Napastnik, 52-letni mężczyzna, został już aresztowany. Liderzy kampanii na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej zapowiedzieli, że odwołają wszystkie zaplanowane na dziś wydarzenia.
spotkania. Od 28 czerwca IPN będzie udostępniał badaczom i dziennikarzom dokumenty zabezpieczone w domu wdowy po Wojciechu Jaruzelskim. Są tam m.in. usunięte z archiwum MON wojskowe akta personalne generała. Projekt ustawy zakładający obniżenie do średniej około 2100 zł emerytur byłym funkcjonariuszom SB obejmie wszystkich, niezależnie od tego, jak zostali zweryfikowani w 1990 roku. Niższe uposażenia mają dotyczyć też rent, zapowiada szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Przy okazji apeluje do opozycji, by nie wykorzystywała w sporach politycznych sprawy bezpieczeństwa Polski. Posłowie Platformy i Nowoczesnej stwierdzili wcześniej, że deklaracja dotycząca wysłania żołnierzy na Bliski Wschód w ramach wsparcia koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu to, biorąc pod uwagę m.in. szczyt NATO i Światowy Dzień Młodzieży, działanie dziwne, nieroztropne i przedwczesne. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, witam i zapraszam. Od 15 trwa pierwszy czwartkowy mecz na Euro 2016. W Lons Walijczycy grają z Anglikami i w pracobójczym wyspiarskim starciu na razie mamy remis 1-1. Walijczycy prowadzili od 42 minuty. Właśnie wtedy Gareth Bale strzelił gola z rzutu wolnego, a ta bramka padła po ewidentnym błędzie Joe Harta, który piąstkował futbolówkę tak niefortunnie, że futbolówka wpadła do siatki tuż przy lewym słupku. W 55 minucie spotkania wyrównał Jamie Wardy, który pojawił się na boisku na początku drugiej odsłony. Napastnik mistrza Andy Lester przeniósł więc wspaniałą skuteczność Premier League na francuski turniej. W drugim dzisiejszym spotkaniu naprzeciwko siebie staną drużyny z naszej grupy, a więc Ukraina i Irlandia Północna. Dla obu tych zespołów mecz w Lyonie będzie starciem o wszystko, bo przegrany właściwie straci szansę na awans do 1/8 finału. Faworytem spotkania są oczywiście Ukraińcy, którzy przegrali z Niemcami w Lille 0-2, ale długimi momentami potrafili się postawić mistrzom świata. Początek meczu o 18:00. Tymczasem reprezentanci Polski i kibice odliczają godziny do wieczornego starcia biało-czerwonych właśnie z Niemcami. Faworytami spotkania są mistrzowie świata, ale jak zauważa były reprezentant Polski Radosław Majdan, nasi rywale w ostatnim czasie mają dużo problemów ze swoją kadrą. Po odejściu Lama, Tuzego, Mertesackera z reprezentacją stracili tak jakby takich naturalnych liderów. Dzisiaj zarzuca się reprezentacji Niemiec, że nie mają boiskowych przywódców. Ozil jest to zawodnik, którego opisano, że patrząc na jego wyraz twarzy jest przestraszony, więc on gra wtedy dobrze, kiedy gra dobrze reprezentacja, kiedy reprezentacja Niemiec gra słabo. Ozil nie zmienia oblicza tej drużyny. Thomas Müller, lider Bayernu Monachium, podobno jest zbyt wesołym człowiekiem, co nie wzbudza szacunku i autorytetu kolegów. Mecz na podparyjskim Stade de France rozpocznie się o godzinie 21:00. Pogoda. A kolejne informacje pokazano o 16:40. Nocą miejscami deszczowo i burzowo, zwłaszcza na południowym zachodzie i centrum, na termometrach od 13 stopni na północy przez 18 w centrum do 21 na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Świat to podgląd. Agnieszka Literowicz, państwa moim gościem jest cały czas dr Sławomir Temski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To może jeszcze zapytałabym o Brexit. Przypomnę państwu, w przyszłym tygodniu, w czwartek, referendum w Wielkiej Brytanii na temat wyjścia z Unii Europejskiej lub pozostania. Czy ma pan wrażenie, czy uważa pan, że gdyby doszło do Brexitu, to Unia Europejska i poszczególne kraje, w tym Polska, są jakoś na to przygotowane? Czy to będzie moment paniki jednak? Znaczy to niewątpliwie będzie wstrząs tektoniczny, gdyby doszło do Brexitu. Myśmy w Polsce Instytucie Spraw Międzynarodowych zrobili poddaliśmy się refleksji, co by było gdyby. To jest rodzaj pewnego planowania ewentualnościowego. Myśmy takie zadanie sobie zadali. I wprawdzie to nie da się policzyć do końca konsekwencji, tak? Dlatego, że będzie tutaj bardzo dużo różnego rodzaju emocji, a psychologia polityczna niestety jest bardzo ważna. Nie da się jej ująć, nie da się jej zmierzyć, ale pojawia się w pewnym momencie jakiś nastrój, którym poddają się przywódcy, poddają się społeczeństwa i nagle podążamy w stronę, której nigdy nie chcielibyśmy podążyć. Więc to co nazywamy dużą niepewnością. Nie jesteśmy gotowi, natomiast oczywiście można się zastanowić, czy istnieją jakieś poręcze,
które pozwalałyby nam się przytrzymać w takiej sytuacji niepewności. Oczywiście takich poręczy trochę jest i myśmy na nie wskazali. Niewątpliwie to są interesy ekonomiczne największych państw, które ewentualnie pozostaną członkami Unii w wypadku Brexitu. Interesy ekonomiczne związane z wspólnym rynkiem, interesy związane z charakterem przyszłych relacji z Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem, które opuści Unię, ponieważ te negocjacje tego nowego statusu będą miały również wpływ na to, jaką Unia się stanie po Brexicie. Naszym zdaniem pojawią się mniej więcej dwie osie takich, wokół których państwa się będą grupować. W jednej grupie znajdą się państwa, które będą chciały utrzymać Wielką Brytanię jak najbliżej wspólnego rynku, bo to jest duży rynek, to jest jednak poważna gospodarka, bogata. I będą państwa będą dążyły do w pewnym sensie politycznego i ekonomicznego ukarania Brytyjczyków za tę decyzję. No i gdzieś Polska się będzie musiała w tych dwóch obozach wpisać. Naszym zdaniem paradoksalnie być może i część ludzi być może tego nie dostrzega, bardzo dużo nas będzie łączyć z Niemcami w tym kształtowaniu przyszłych relacji i prawdopodobnie powstanie taki polski-niemiecki standard. Jednak, bo właśnie obchodzimy 25-lecie podpisania traktatu polsko-niemieckiego. To z Państwa przybywając, to zapytam, już pojawiają się pierwsze analizy, gdzie prezydent Duda jest w Niemczech, będą w Warszawie, no i jest takie poczucie, szczególnie dużo piszą o tym media niemieckie, że jednak po raz pierwszy, tutaj nie mam takiej oczywiście cytat, to jest oczywiście chyba bez znaleźć, ale że to nie są cytaty, nie ma informacji, pani redaktor, ma cytaty, już nie może znaleźć. Stało się, że te obchody traktatu o dobrym sąsiedztwie stały się ze względu na chłodzenie relacji Warszawa-Berlin bardziej obowiązkiem niż okazją do radości. No, na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung krytycznie ocenia obecny stan relacji polsko-niemieckich i wręcz uważa, że osiągnięcia współpracy są zagrożone. I to nie jest tylko teatralna burza, ale coś znacznie głębszego i nie można tego bagatelizować. No tak, ale ja powiem tak, mamy kilka wymiarów tych relacji polsko-niemieckich. Patrząc na przyjęcia 25 lat, nie można powiedzieć, że wszystko nie działało. Wszystko blisko, nawet nie trzeba nigdzie do CSW jechać, czy też, ale chociaż się radykalnie pogorszyło. Ze względu na sztukę. Przypominam sobie taką konferencję w Berlinie jesienią 2014 roku. Czyli absolutnie nam rok przed wyborami, gdzie eksperci z różnych o różnym podejściu do relacji polsko-niemieckich spierali się z Niemcami w sprawie tego, dokąd te relacje polsko-niemieckie zmierzają i generalnie panowało wśród tych polskich ekspertów przeświadczenie, które próbowaliśmy zakomunikować w stronie niemieckiej, że te relacje nie zmierzają w dobrą stronę. Ponieważ 5 lat temu, w zasadzie okrągłej 20. rocznicy traktatu, pewnie świętowanej z większym jeszcze rozmachem, z pełnymi deklaracjami. Tak, fantastycznie były deklaracje podpisywane, konsultacje, współpracy, etc., etc. A potem się nagle okazuje, że mamy Nord Stream 2 i znowu mimo krytyki, z którą się z polskiej strony, z wszystkich stron sceny politycznej w 2005 roku. Znowu wracamy do tej samej wody. Znowu mamy sytuację taką, że jak przychodzi do poważnego kryzysu w Europie Wschodniej, to wprawdzie 5 lat temu deklarowaliśmy, że będziemy tutaj się konsultować i będziemy ze sobą współpracować. Nie znajduje się miejsce dla tych konsultacji, więc jak gdyby... Ja rozumiem, że punkty w Polsce są te same, ale równolegle z tym
punktami spornymi, wtedy było bardzo dużo współpracy i woli współpracy. Teraz punkty sporne są te same, ale odnosimy wrażenie, że nie ma woli współpracy, język się zaostrzył, więc też, jak rozumiem, obawa jest, że zmniejszy się to pole współpracy. Znaczy, to jest jak gdyby znowu prawda faktu i prawda ekranu. Więc prawda faktu jest taka, że te, i to może pani zapytać któregokolwiek dyplomatę niemieckiego, i pani to powie, że na poziomie praktycznej współpracy ona przebiega bardzo dobrze, jest bardzo intensywna, więc nie można mówić o braku woli. Natomiast niewątpliwie na klimat relacji polsko-rosyjskich, no, polsko-niemieckich, tak jest, polsko-niemieckich wpływa no, taki klimat, że się coś zmieniło. I wypowiedzi. Nie można bagatelizować, czy wypowiedzi ministra Waszczykowskiego, powiedziałam optymistycznie, bardzo asertywnych, czy premiera Kaczyńskiego o tym, że demokracja na przykład w Niemczech została właściwie zlikwidowana. No ale to jest, jak rozumiem, jest to również reakcja na jakąś przedwczesną też krytykę niemieckiej prasy jesienią ubiegłego roku. Więc jak gdyby to się samo napędza. Oczywiście gdzieś są także doświadczenia takiego napięcia związanego z jak gdyby z nowym rządem z okresu 2005-2007. Czy nie martwi się pan? Ja się nie martwię. A nawet zapowiada pan, że być może ta współpraca się zacieśni. Czy ona jest, znaczy ja, znaczy oby się nie by musiała zacieśniać, tak? Oby do nie doszło do Brexitu. Natomiast gdyby doszło do Brexitu, interesy Niemiec i Polski będą komplementarne i oba państwa prawdopodobnie będą poszukiwać współpracy, aby tą Unię bez Wielkiej Brytanii jakoś opanować i zbudować na nowo, niestety. Mhm. To ja na koniec jeszcze chciałam zapytać pana o opinię, czy no właśnie, co pan sądzi, jakby pan odpowiedział na listy dwóch byłych prezydentów Ukrainy, ale też byłych obecnych przywódców kościołów, intelektualistów, którzy no w duchu właśnie polsko-niemieckiego porozumienia przebaczyli... Polsko-ukraińskiego. Tak, teraz tylko ale odnosząc się do tego, przebaczamy, prosimy o przebaczenie. No ja nie zdążę go zacytować, ale on został różnie przyjęty. Tutaj na przykład Michał Dworczyk mówi, że jedną ręką podpisują dokument, który ma zmierzać do pojednania, a drugą głosują za gloryfikacją ukraińskich nacjonalistów. Zbliża się rocznica kolejna rzezi wołyńskiej, lub jak w Polsce wielu nazywa te mordy ludobójstwem. No jak pan ocenia ten list? Ja oceniam ten list jako próbę poszukiwania możliwości wyjścia z takiego klinczu pamięci, ale także klinczu politycznego. Owszem, ten można się, jak gdyby dokonując egzegezy tego listu, doszukać się pewnie fragmentów, które można by było ująć lepiej, sformułować inaczej, tak. Ale na poziomie intencji, jeżeli się pytamy o intencje, to trudno nam, wydaje mi się, trudno nam sformułować pogląd, że za sformułowaniem tego listu kryły się jakaś potrzeba pogorszenia relacji polsko-ukraińskich, tak? Więc jeżeli autorzy... Czyli zakładam sądzili, dobrą wolę. Tak, znaczy generalnie zakładam dobrą wolę, że chodziło o to, aby poszukać jakiejś drogi tego rozładowania napięcia. Rzeczywiście jest tak, że strona ukraińska ma duży kłopot z kwestią wołyńską. My w związku z tym także mamy kłopot, dlatego że kwestia wołyńska dla Ukraińców jest skomplikowana w tym znaczeniu, że wprawdzie z trudem niektórzy przyznają, że doszło tam do ludobójstwa,
ale jednocześnie mówią tak, no... usprawiedliwiają. Nie. Ukraińska Powstańcza Armia była organizacją, która walczyła ze Związkiem Sowieckim najdłużej, tak jak polscy wyklęci. A? Więc jest trochę ten mit, jest do tego naszego mitu podobny. I teraz musimy zacząć budować naszą nową tożsamość. No to jest jakiś kłopot. Część z nich nawet odrzuca tą prawdę, że UPA była zaangażowana, czy była wykonawcą ludobójstwa na Wołyniu. I musimy o tym rozmawiać po prostu. Doktor Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Państwa, moim gościem. Tyle co za mną piekutowską dla Państwa przygotowaliśmy. Kamil Wróblewski realizował program. Informacja po nich Maciej Zakrocki. Zapraszam na Co się stało. Światopodgląd. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Co się stało, pani powiedziała? Euro 50 cali na Nanokrystal Ultra HD Samsung za 3290. Smart TV 40 cali Thomson za 1350. Smart TV Sharp 48 cali Wi-Fi za 1790 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam, więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+, antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z akmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+ sprawia, że wyglądam młodo i tak też się czuję. Biolik, skoncentrowany na skórze, dostępny w aptekach. Letnia wyprzedaż w H&M już trwa. Tylko teraz zwiewne sukienki, shorty i topy aż do 50% taniej. Dołącz do H&M Club i odbieraj nagrody. Do zobaczenia w sklepach. Poczuj się jak we francuskim bistro. Odkryj smaki, którymi cieszą się Francuzi. Już teraz w Lidlu wszystkie sery francuskie minimum 20% taniej. A dodatkowo ser z niebieską pleśnią, camembert lub talarki sera koziego. 4,99 za opakowanie. Tylko 4,99, aż 28% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Radio Złote Przeboje oraz agencja Prestige MJM zapraszają na wyjątkowy koncert Lionela Richie. 21 lipca Hala Ergo Arena w Gdańsku, Sopocie. Lionel Richie to prawdziwa muzyczna ikona wszechczasów. Król damskich serc. Bilety do nabycia na prestigemjm.com, e-bilet.pl oraz w sieci sprzedaży Empik. Wypełniony wielkimi przebojami koncert Lionela Richie polecają agencja Prestige MJM oraz Radio Złote Przeboje. Tabletki na dziąsło masz? W ten weekend pójdziemy z całą rodziną do Lidla i zrobimy zakupy, ale takie naprawdę wielkie. Bo już w ten weekend w Lidlu wielkie rodziny na zakupy. Wystarczy, że zrobisz zakupy za minimum 100 zł, a na wszystko dostaniesz rabat. Aż 10%. Promocja trwa od piątku do niedzieli. 10% zniżki naliczane jest od wartości bieżących zakupów. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar. Zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin. Zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Przejmij kontrolę nad jazdą w każdych warunkach. Poznaj nowego SUV-a Peugeot 2008 z systemem Grip Control. Przyjdź na drzwi otwarte od 17 do 19. Przy ochronie wizyt VIP-ów w 2010 roku. Obrońca i sam oskarżony wnieśli o uniewinnienie. Sąd okręgowy w Warszawie ogłosi wyrok w najbliższy wtorek. Sędzia zapowiedziała, że ogłoszenie motywów wyroku będzie jawne. Warszawska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie rozwoju kornika w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień przez kierownictwo resortu środowiska sprzed 4 lat i dopuszczenie do degradacji puszczy oraz
rozwoju kornika na masową skalę. Minister Jan Szyszko po przejęciu władzy zapowiedział wycinkę drzew jako lek na kornika. Dziś Komisja Europejska ogłosiła, że wszczyna postępowanie w tej sprawie, bo planowana wycinka może naruszać unijne przepisy. Ministerstwo Obrony przypomina, że to już ostatnie dni na składanie dokumentów o przyjęcie na szkolenia dla oficerów Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten nabór dotyczy kadry dla tworzących się wojsk, nabór do pierwszych brygad obrony terytorialnej jesienią. Już za chwilę magazyn reporterów TOK FM Godziny Szczytu, a kolejne informacje o 17.20. Pogoda. Po nocy z przelotnym deszczem i burzami na południowym zachodzie i w centrum. Jutro o pogodzie. W pogodzie może być jeszcze bardziej niespokojnie. Synoptycy zapowiadają gwałtowne burze także z gradem. A na termometrach w dzień od 17 stopni w Szczecinie do 29 w Warszawie i 32 nawet w Lublinie i Bieszczadach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn reporterów. 4 minuty po 17. Bartosz Dąbrowski, witam w magazynie reporterów, o czym dziś w programie. Polscy kibice w oczekiwaniu za 4 godziny w podparyskim Saint-Denis, oby jedynie jeden z najważniejszych pojedynków polskiej reprezentacji w tegorocznych Mistrzostwach Europy w futbolu. W tej części naszego programu także, co to jest telemedycyna i które miasto chce uruchomić takie usługi jako pierwsze w Polsce. W magazynie reporterów będzie też o dzikach, między innymi w Katowicach oraz żyrafku Gurtacie. Godziny szczytu. Nie ma się co oszukiwać. To jest dzisiaj w Polsce temat dnia. Za niespełna 4 godziny pojedynek biało-czerwonych z Niemcami na Stade de France. Nasi zachodni sąsiedzi to chyba nikt nie ma wątpliwości najsilniejszy grupowy przeciwnik Polaków. Ale po wygranej z Irlandią Północną apetyty wzrosły. W Paryżu Marcin Krzemiński to może opowiedz o nastrojach wśród kibiców i piłkarzy. To zacznę od tych pierwszych i tu podobnie jak przed meczem z Irlandią Północną nikomu nawet przez myśl nie przechodzi ewentualna przegrana. Tylko typy co do liczby bramek są różne. 1-0 dla Polski. Jesteśmy w stanie wygrać z Niemcami? Myślę, że tak, bo już pokazaliśmy to rok temu, także mi się wydaje, że może nie powtórzymy 2-0, ale 1-0. Sądzę, że mamy Lewandowskiego, mamy oczywiście Krychowiaka. Mam młodego Kapustkę oczywiście, który się świetnie zaprezentował w pierwszym meczu. Wynik 1-0, bramka strzelona powiedzmy w pierwszej połowie, potem w drugiej połowie Niemcy będą nas gonić, wszystko postawią na jedną kartę. No i w końcówce w 90 minucie jeszcze dołożymy im jedną bramkę i 2-0 i tak się wynik skończy. Uważam, że drużyna jest dobrze zmotywowana do gry. Trener na pewno tak ustawi zespół, pewnie dokona drobnych korekt po meczu z Irlandią. No jestem serce za Polską, ale remis 1-1 biorę w ciemno i takiego się wyniku spodziewam. Piłkarze są ostrożniejsi. Jakub Wawrzyniak przypomina, że gramy z drużyną, w której niemal każdy piłkarz to gwiazda. Wszyscy grają w topowych klubach europejskich na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy, którzy często dochodzą do finałów Ligi Mistrzów czy też Ligi Europy. Także musimy być na baczności i absolutnie nie można któregoś z nich zlekceważyć, odpuścić, czy też w drugą stronę przeceniać. Musimy się skupić na tym, abyśmy byli jednością na boisku i do końca skoncentrowani, bo moment nieuwagi może doprowadzić do utraty bramki. Z drugiej strony my też mamy się kim pochwalić, że już tylko wspomnieć o Lewandowskim, Krychowiaku, Miliku. Długo by jeszcze wyliczać, a naprawdę nie chciałbym nikogo pominąć, ale nasi piłkarze nie są tak jak nasi rywale mistrzami świata. Dlatego istotnym przed tym meczem, jak mówił drugi trener kadry, Bogdan Zając, jest spokój. W kontekście tego, że przed nami jest mecz z mistrzami świata, musi być zupełnie wyczyszczona głowa i musimy być maksymalnie przygotowani do tego meczu, nie tylko pod względem fizycznym, ale przede wszystkim mentalnym, psychologicznym, bo wiemy, że to będzie odgrywało ogromną rolę. Bardzo długo ze sobą trenujemy. Mamy wypracowane pewne schematy i o tym przygotowaniu mentalnym to, aby w tym najważniejszym momencie, przez 90 minut, w pewnym sensie wyłączyć emocje, żeby to, co działo się na trybunach, taka świadomość, jak duże są oczekiwania, była poza nami. Ale oczywiście każdy z nas ma świadomość tego, że zakłada koszulkę Zorro na piersi i w tym poziomie emocjonalnym zarazem musimy być na najwyższym poziomie, bo wielu ludzi od nas oczekuje zwycięstwa. Dodawał Jakub Wawrzyniak. A o wszystkim opowiadał z Paryża Marcin Krzemiński. Dziękuję bardzo. Wspominaliśmy w naszym programie o dużych polskich miastach, które w tym roku z okazji Euro 2016 nie organizują tak zwanych stref kibica. Z tej grupy wyłamuje się Gdańsk, który rzutem na taśmę zadecydował jednak, że stworzy lokalnym kibicom możliwość wspólnego oglądania meczy biało-czerwonych. O tym, co zainspirowało władze miasta i co czeka na kibiców z Emilią Salach z Urzędu Miasta, rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
W Gdańsku możemy powspominać euro sprzed 4 lat i pokibicować wspólnie na targu węglowym. Tak, gdańszczanie i turyści pokazali podczas pierwszego meczu Polaków, który był pokazywany na targu węglowym jeszcze przez innego organizatora innej imprezy, pokazali, że chcą wspólnie oglądać te mecze. Było ponad 3000 osób i w związku z tym podjęliśmy szybkie rozmowy, żeby to miejsce przygotować i żeby wszystkim udostępnić wspólne oglądanie, skoro taka dobra atmosfera była i wszyscy tego chcą. Już od 19 dzisiaj zapraszamy na targ węglowy. Dzisiaj mecz Polska-Niemcy. 28 metrów kwadratowych, taki duży będzie telebim na targu węglowym, będzie specjalna trybuna, będzie też strefa dla 3000 osób, ale jak przyjdzie nieco więcej widzów, to również się pomieszczą. Będziemy również mogli oglądać mecz Polska-Ukraina i każdy kolejny mecz Polaków. Mamy nadzieję, że też półfinał i finał z udziałem Polaków. Jeśli bez Polaków, to również będzie można obejrzeć to wszystko na targu węglowym. Wspólnie zapraszamy. Dobra atmosfera na pewno. Przypomnijmy sobie, jak to było w 2012 roku. Będą otwarte punkty gastronomiczne, będzie można się pobawić, a na finał szczególnego coś szykujemy jeszcze, ale to na razie tajemnica. Jakieś obostrzenia czy wstęp całkowicie wolny? Zasady, jakie panują na targu węglowym, to są zasady, które obowiązują na imprezach masowych, więc zakaz wnoszenia pirotechniki, materiałów niebezpiecznych, będzie ochrona, będą też policjanci, będą zabezpieczenia, ale ja myślę, że przede wszystkim będzie dobra zabawa i do niej zachęcamy dzisiaj na targ węglowy. Decyzja o tym, żeby strefa jednak była dosyć niespodziewana. Wcześniej miasto nie miało takich planów. Nie wierzyliście w polskich kibiców, że będą chcieli razem oglądać mecze w Gdańsku? Nie było jakby dużego zainteresowania mieszkańców też, ani turystów. Poza tym inne miasta w Polsce nie robią takiej strefy, ale nie ma rzeczy niemożliwych w Gdańsku. Mieszkańcy, turyści pokazali, że chcą oglądać te mecze, więc mamy i oglądamy. Jaki wynik dzisiaj? 2-1 dla nas. O postępach reprezentacji Polski w meczu Polska-Niemcy dzisiejszym wieczornym będzie się można oczywiście dowiedzieć informacji Radia Tok FM po godzinie 23. Komentarze do meczu także na naszej antenie. Godziny szczytu. Suwałki to pierwsze w Polsce miasto, które zaoferuje swoim mieszkańcom dostęp do telemedycyny. Za kilka miesięcy ruszy pilotażowy projekt, w ramach którego pacjenci będą mogli skorzystać z kilku programów czy usług, takich jak zdalna położna, bransoletki życia czy możliwość wykonania badań EKG na odległość. Jak działają chociażby te procedury, które właśnie wymieniłem, o tym Agnieszka Rogar. Telemedyczny eksperyment w Suwałkach ma poprawić dostęp do badań i pomóc w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia. Obejmie kilka grup pacjentów, wylicza prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz. To jest pilotaż. Tutaj powstaną pewne i procedury, i pewne urządzenia z zastosowaniem telemedycyny do monitoringu między innymi kobiety w ciąży. Jest taki moduł zdalna położna. Jest również taki moduł zdalna pielęgniarka dla dzieci w wieku szkolnym do wykonywania badań profilaktycznych i przesiewowych. Tutaj będzie wykorzystane przenośne stanowisko telemedyczne. Zdalna rehabilitacja i profilaktyka to jest taki moduł dedykowany osobom starszym. Pacjenci m.in. z oddziałów kardiologicznego i neurologicznego dostaną czujniki, dzięki którym możliwa będzie szybka reakcja personelu, na przykład w razie zasłabnięcia. Z kolei kobiety w ciąży będą mogły bez wychodzenia z domu wykonać badanie KTG, a wyniki skonsultować z ratownikiem medycznym. Programem objęci będą także seniorzy, część z nich dostanie tzw. bransoletki życia, wyposażone w przycisk SOS, którym będą mogli wezwać pomoc do domu. Wyposażony w specjalistyczny sprzęt będzie m.in. imienia Rydygiera w Suwałkach, mówi jego dyrektor Adam Szałanda. Technicznie pacjent, który zakończy hospitalizację szpitala, będzie wymagał monitorowania swego stanu, otrzyma odpowiednią aparaturę, która będzie parametry pacjenta wysyłała do centrum, które na dzień dzisiejszy ono będzie w Krakowie, które będzie monitorowało poprzez te dane, które do niego będą docierały, stan pacjenta. W przypadku pewnych wskazań poza normą będzie centrum powiadomiało albo zespoły ratownicze, jeżeli to będzie stan zagrożenia życia i uruchamiany będzie zespół, który będzie dojeżdżał do pacjenta i udzielał pomocy, lub będzie powiadamiany lekarz specjalista, który będzie mógł udzielić pacjentowi poprzez wyznaczenie szybszej wizyty czy dodatkowych konsultacji w celu poprawy tych parametrów pacjenta.
Dla pacjenta telemedycyna to duże ułatwienie, nie ukrywa dyrektor Szałanda. Po pierwsze, daje mu poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony skrócenie osób oczekujących do lekarza specjalisty, bo wiadomo, że kolejki do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są duże. Tutaj poprzez monitoring nie zawsze ta wizyta jest niezbędna u lekarza, wystarczy potwierdzenie tych parametrów pacjenta i to wystarczy, czyli zwiększenie zarazem dostępności usług ambulatoryjnych dla innych pacjentów. Jest jeszcze jeden aspekt tego projektu. Personel medyczny każdej placówki objętej pilotażem będzie miał dostęp do zgromadzonej w jednym miejscu elektronicznej dokumentacji oraz historii choroby pacjenta. W ten sposób lekarz czy pielęgniarka szybko będzie w stanie sprawdzić, gdzie wcześniej leczył się chory, jakie miał badania realizowane i jakie leki obecnie przyjmuje. Pilotaż ruszy w listopadzie i początkowo obejmie kilkudziesięciu pacjentów z regionu. Docelowo z programu będą mogli korzystać wszyscy suwalszczanie. Agnieszka Rogal, TOK FM. W naszym programie teraz wydarzenie o charakterze nieco ponadlokalnym nawet. Prawie 1,5 tysiąca nowych pracowników przyjął dotychczas koncern Volkswagen do nowo powstającej fabryki aut w podpoznańskiej Wrześni. Trwała rekrutacja na stanowiska produkcyjne na drugą i trzecią zmianę, docelowo w zakładzie w Białężycach. Zostanie zatrudnionych około 3 tysięcy osób, dlatego specjaliści branży motoryzacyjnej wciąż są poszukiwani. Na szczegółach Karol Kański. Rekrutacja prowadzona jest w całej Polsce, bo tak dużą liczbę inżynierów, automatyków czy blacharzy, jaką musi zatrudnić fabryka w Białężycach, nie sposób znaleźć w Wielkopolsce, mówi Dagmara Prystacka, rzeczniczka Volkswagen Poznań. Domagania zależą od stanowiska, tak? Rekrutacja faktycznie trwała w całym kraju. Poszukiwaliśmy głównie osób i poszukujemy związanych z tą branżą motoryzacyjną, czyli specjalistów, lakierników, montażystów, mechaników, automatyków. Był taki moment, kiedy szukaliśmy bardzo wielu inżynierów, a najlepiej jeszcze ze znajomością języka niemieckiego. To okazało się niełatwym zadaniem. I wciąż tych osób poszukujemy. Część nowo zatrudnionych pracowników to absolwenci poznańskich szkół i techników samochodowych, z którymi Volkswagen Poznań ma podpisaną umowę. Odbywają oni staże i praktyki w zakładach niemieckiego koncernu. Volkswagen Poznań od ponad 10 lat prowadzi szkolnictwo zawodowe, kształcenie zawodowe. Dużo osób też właśnie tego kształcenia zawodowego znajduje później, to jest ponad 90% znajduje zatrudnienie w naszej firmie. I takie osoby też, takie młode osoby są też już zaangażowane w projekcie we Wrześni w Krafterze. Fabryka pod Wrześnią, w której powstawać będą egzemplarze nowej generacji modelu Volkswagen Crafter, jest już gotowa niemal w 90%. Trwają ostatnie odbiory. Trzeba pamiętać, że na wrzesień zaplanowany jest start produkcji seryjnej, także to wszystko już bardzo blisko, więc ta fabryka musi już w jakiś sposób funkcjonować i funkcjonuje. W tej chwili w fabryce we Wrześni pracuje już ponad 1400 osób. Część z tych pracowników to są oczywiście pracownicy, którzy zostali przekierowani z zakładu z Antoninka. Natomiast znakomita część to są oczywiście nowi pracownicy, którzy zostali zrekrutowani przez nas. To w tej chwili jak najbardziej szukamy ludzi na stanowiska produkcyjne, tak? Bo ta druga i trzecia zmiana to są te stanowiska produkcyjne, to są lakiernicy, to są blacharze, automatycy, mechanicy. Otwarcie nowego zakładu Volkswagena pod Wrześnią zaplanowano w październiku. Praca będzie się odbywała na 3 zmiany. Rocznie z taśmy produkcyjnej ma wyjeżdżać 100 tysięcy aut. Uruchomienie fabryki w Białężycach kosztowało koncern około 3,5 miliarda złotych. Karol Kański, dziękujemy bardzo, o czym w drugiej części naszego magazynu. O mieszkańcach Warszawy szykujących się do utrudnień związanych ze szczytem NATO, a ponadto o dzikach i żyrafie. Dokładniej żyrawku, który reaguje na zawołanie Gorti. Zdrobnienie od jakiego imienia to jest, wyjaśnimy w drugiej części magazynu reporterów. Wracamy zaraz po informacjach. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku o 12.40. Reklama. Euro 50 cali, nanokrystal, Ultra HD Samsung za 3290, Smart TV 40 cali, Thomson za 1350, Smart TV Sharp 48 cali, Wi-Fi za 1790, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne.
A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Jeszcze nigdy tak wielu nie dzieliło tak niewiele od naprawdę wielkiej przygody. Poznaj 7-osobowe BMW serii 2 Grand Tourer City Break Edition i spraw wielką radość swojej rodzinie. Teraz z wyposażeniem o wartości 20 tysięcy złotych, które sam wybierasz. Już za 1490 zł brutto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Także dla klientów indywidualnych. BMW. Radość z jazdy. Jeden rower wiosny nie czyni, ale całą kolekcję już tak. Rowery, odzież, akcesoria do kupienia w sklepach SkiTeam, także na raty 0%. Piłk, wyróżnij się. Sprawdź na SkiTeam.pl. SkiTeam. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stepper zawiera aż 5 substancji aktywnych i 2 pielęgnujące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Czy wiesz, że w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie właśnie ruszyła rekrutacja? Marzysz o pracy weterynarza? Chcesz zostać dietetykiem lub technologiem żywności? Pasuje ci informatyka lub biotechnologia? Wybieraj spośród 37 kierunków przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych. Sprawdź ofertę studiów na www.sggw.pl i studiuj na jednej z najlepszych uczelni. Tylko jedna opłata rekrutacyjna. Informacje TOK FM. 17.20, Adam Ozga, zapraszam. Rusza śledztwo w sprawie dopuszczenia do degradacji Puszczy Białowieskiej oraz rozwoju na masową skalę kornika. Dotyczy ono, jak informuje warszawska prokuratura, przekroczenia uprawnień przez poprzednie kierownictwo resortu środowiska. Zawiadomienie w tej sprawie złożył obecny minister Jan Szyszko, który od dziś ma na głowie postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie zgody na wycinki w Puszczy, które jego zdaniem są ratowaniem tego lasu przed kornikiem. Brytyjski premier David Cameron odwołuje przedreferendalny wiec, a oba rywalizujące obozy zawieszają kampanię w sprawie Brexit. To reakcja na wydarzenia z okolic Leeds, gdzie 52-letni mężczyzna postrzelił posłankę Partii Pracy Jo Cox. Do zdarzenia doszło tuż przed spotkaniem deputowanej z wyborcami. Kobieta walczy o życie, napastnik został ujęty przez policję. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. Chorwacki parlament wyraził wotum nieufności premierowi Tihomirowi Oreszkowiczowi i jego rządowi. Wniosek w tej sprawie złożyła chorwacka Wspólnota Demokratyczna, partia koalicji rządzącej, a jej szef, który złożył dymisję jako wicepremier, mówi, że rząd po prostu nie funkcjonuje. Kardynał Franciszek Macharski przeszedł udaną operację kręgosłupa. Jego stan jest ciężki, ale stabilny, informuje archidiecezja krakowska, na czele której stał przed laty. Były metropolita trafił do szpitala w niedzielę po upadku ze schodów przy wychodzeniu z mieszkania na spacer. Dobra sprawa. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, zapraszam. Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia meczu polskich piłkarzy z Niemcami na Euro 2016. Rywal biało-czerwonych to zespół złożony z wielu gwiazd i przede wszystkim aktualny mistrz świata. Były reprezentant Polski Roman Kosecki uważa jednak, że kadra Adama Nawałki nie jest bez szans w tym starciu. Trzeba będzie tutaj pokazać pełen spryt. Ja uważam, że chłopaki już z Niemcami, no w grupie graliśmy jeden, przecież mecz wygraliśmy, więc znają się dobrze, respekt pewnie jakiś będzie, ale na boisku jednak potem tylko i wyłącznie walka. Przypomnę, że dotychczas nigdy nie pokonaliśmy Niemców na dużej imprezie. W historii wygraliśmy z nimi tylko raz, w październiku 2014 roku 2-0 właśnie w eliminacjach do Euro 2016, a początek spotkania na Stade de France o 21:00. Skromne, ale pewne zwycięstwo nad Niemcami typuje nasz najlepszy koszykarz, Marcin Gortat. Będzie mocne 1-0. Mocne 1-0 dla nas, mocne 1-0 dla nas i to strzeli na 1-0. No niech teraz, niech lewy teraz ukuje, niech będzie po jednym w bramkach z Arkiem. Zanim Polacy zagrają z Niemcami, w naszej grupie zostanie rozegrane inne spotkanie Ukrainy z Irlandią Północną. Początek o 18:00. Napastnicy uratowali reprezentację Anglii od klęski. Wyspiarze pokonali na Euro 2016 2-1 Walijczyków, mimo że przegrywali z nimi po tym, jak Gareth Bale strzelił gola z rzutu wolnego.
W drugiej połowie do siatki rywali trafiali Jamie Wardy i Daniel Sturridge. Ten pierwszy w 56 minucie meczu strzelił nie do obrony z najbliższej odległości, a Sturridge w doliczonym czasie gry wykończył akcję całego zespołu. Dzięki tej wygranej podopieczni Roya Hodgsona znacznie zbliżyli się do awansu do 1/8 finału. Pogoda. Jutro trochę chmur, trochę słońce, na południowym zachodzie okresami przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze burze. I to z gradem. Na termometrach od 17 stopni na zachodzie do 30-33 na wschodzie i południowym wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reporterów. 24,5 minuty po 17, o czym jeszcze w naszym programie. Zbliża się szczyt NATO w Warszawie. Mieszkańcy stolicy sprawdzają, jakie czekają ich utrudnienia. My za chwilę będziemy natomiast pytać, jakie w tych utrudnieniach czekają ich ułatwienia. W tej części programu także po raz kolejny o dzikach w mieście. Na koniec będzie zaś o rosnącym jak na drożdżach żyrawku Gorkim i jego ojcu chrzestnym. Godziny szczytu. Do Warszawy wielkimi krokami zbliża się szczyt NATO, a wraz z nim ogromne utrudnienia dla mieszkańców i osób, które będą w tym czasie przebywały w stolicy. Urzędnicy z ratusza przyznają, że takich komplikacji w stolicy jeszcze nie było. Zamkniętych będzie kilkanaście ulic, w tym ruchliwy most Poniatowskiego, a część centrum stanie się niedostępna dla kierowców. Tyle o utrudnieniach, bo te już znamy od kilku dni. Nasz reporter Tomasz Pęskę postanowił tymczasem sprawdzić, jak urzędnicy zamierzają ułatwić ludziom życie w Warszawie przez tych kilka dni. I czy w ogóle? Tomku, od razu zapytam, będą jakieś ułatwienia?